Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną Wojtek Gola po konferencji, chyba mocnej. Cześć, siemanko. Cześć, witam. No dobra, no to oceniaj, jak Ci się podoba dzisiejsza konferencja i czy spełniła Twoje oczekiwania? No oczywiście, no na tej konfie niczego nie zabrakło. Myślę, że widzowie też mogą to ocenić, sami widzieli. Mam nadzieję, że była dla nich satysfakcjonująca. To mi się podobała. Oglądałem z zaciekawieniem i nie nudziło mi się. W sumie nie było takiego momentu na żadnej części, żebym się nudził. A tak czasem bywało, że bywały nudniejsze konferencje. No na pewno, było kilka paneli kiedyś, które rzeczywiście mogły widza odsunąć komputera. Ale na przykład przejdziemy najpierw do osoby, która tą konfę prowadziła. Robert, dzisiaj jak według Ciebie wypadł? Bo widziałam różne opinie, więc pytam Ciebie. No, nie, no lepiej niż ostatnio, bardziej wczuty. Nie było nieśmiesznych żartów. A te, które gdzieś tam rzucali, czy też te skecze, to były spoko, także przygotowali się. Okej, okay, na kolejne konferencje, bo to się mówiło, że teraz prowadzący będzie się zmieniał obok Huberta. Mogą być dotacje, to jeszcze ustalamy. Ale właśnie widziałbyś na przykład, bo też były takie plotki, Gimper, że coś Gimperze takiego. No, pisali. No, tak szczerze to tak. Jeżeli nie będzie walczył z Japczanem na kolejnej gali, ja bym widział Gimpera w tej roli. Myślę, że by się fajnie sprawdził, czy w duecie z Hubertem, czy z Robertem. No to myślę, że tak. A na przykład właśnie oprócz Gimpera to kto jeszcze? Bo tak właśnie no, mówiło się Gimper, Robert, ale oprócz niego żadne nazwiska nie padały. Ty to kogo byś widział? Wiesz, chciałem to zachować też, bo fajnie, żeby to była niespodzianka, kto się będzie pojawiał. A jest wiele osób, z których można myślę, że wykrzesać dużo tej kreatywności i energii. Podobało mi się to, że się przygotowali naprawdę i wiesz, to było przeprowadzone tak rozsądnie. No co by nie było, na przykład tamta ostatnia konferencja dużo Robert się przygotował, po prostu też te żarty po prostu nie wpadły. No, no tak, tak nie wszystkie weszły mu tak jak chciał, nie? Okej, słuchaj, powiedziałeś o tej walce Gimper-Japczan. Jaka jest szansa, że ona pójdzie na 18, bo właśnie Gimper mówił sam dzisiaj, że pomysł wam w zarządzie siadł. No podoba się pomysł i no, jest spora szansa. Myślę, że też wiele zależy od tego, czy teraz wygra, czy przegra, jakie będzie nastawienie, jaki będzie jego stan zdrowia. No my jesteśmy zainteresowani tą walką. Myślę, że Japczan też. Okej. Okay. A jeżeli chodzi właśnie o waszą ukrytą walkę, która teraz jest, czyli walka Rafoniksa z Mixerem, będziecie robić częściej, na przykład tak jak chcesz, żeby Rafoniksowi dawać takie pole właśnie na Twitchu i tak dalej, czy... Bo też mówiło się o zestawieniu z Danielem, którego on mnie, nie chce, nie? Dla mnie ta walka teraz Rafoniksa to jest walka być albo nie być. Miał kilka porażek po drodze. Ja bardzo lubię go, to jest naprawdę mój mega dobry ziomek, jak nie nawet przyjaciel. Natomiast... No ta walka naprawdę, no wiele pokaże, prawda? No miał ostatnio te porażki, no i tu psychika nie zadziałała, więc jeżeli teraz znowu by nie zadziałała, to myślę, że on sam już by nie chciał kontynuować swojej kariery w sportach walki. Natomiast no myślę, że jest na tyle przygotowany i też nastawiony mentalnie dobrze, że pójdzie lepiej. A to właśnie chyba z waszej strony takie, że w sumie to jest wasz ziomek, więc chcecie mu, jak powiedzmy, pomóc. No nie, wszystko, że ciężko jest logistycznie go włożyć takie konferencje, może no bo... pomóc? Nie, po prostu pomóc. No chcemy mu dać walkę, bo on chce walczyć. Jest też ciekawą osobą, no ale też Mixer też nie jest, wiesz, też walczył ostatnio i dobrze się pokazał, więc to nie jest tak, że mu dajemy kogoś, wiesz, na pożarcie, bo może być tak, że no przegra tą walkę, no musi, ja tu widzę 50-50 w tej chwili. Okej, okay, no powiedziałam, że nie będę pytała, ale tak na chwilę, bo ty mówiłeś o tej walce dzisiaj, te dymy, które siedziały między Boxdelem i Jóźwiakiem. Ty miałeś okazję spotkać się z Pawłem Jóźwiakiem po konferencji, teraz nie, tutaj porozmawiać? Nie, właśnie nie. Na pewno był mega wkurwiony, no wiesz. No był. No wymknęłoś to teraz pod kontrolę gdzieś tam Michałowi. Te emocje były zbyt duże i poniosło go. Michał powiedział, że włożył palce w oczy gdzieś Paweł. Też muszę to zobaczyć jeszcze na spokojnie, na replayu, bo... VAR powiedział, że były. Jeszcze raz? VAR powiedział, że były palce w oczy. No to wiesz, to pewnie były. No i wtedy Michała poniosło i wypłacił sztukę. I chyba była to pierwsza bomba zamkniętej pięści. No, ale wiesz, to są emocje. No to może... Michał, wiesz, nie zapanował nad nimi, nie mogę tego pochwalić, no bo uważam, że to nie powinno mieć miejsca w ogóle. Michał tu jest w roli bardziej zawodnika, to tym bardziej, no, ale jest też włodarzem, ma pewne zasady i to się nie powinno wydarzyć. No właśnie jednak, no mógł zrobić krzywdę Pawłowi i też Paweł sam, ja tego nie słyszałem, no, ci powiem, on schodził tutaj z konferencji i dziewczyna, czy tam narzeczona Pawła Jóźwiaka mówiła, że on tej walki tak naprawdę nie powinien teraz wziąć, w sensie, że nie bierz tej walki, stanów się i tak dalej. Ty byś się dziwił, jakby na przykład powiedział, że ja nie biorę tej walki? No, zdziwiłbym się, bo te przygotowania, które są za Pawłem i pieniądze, które może zarobić, no to by było dziwne. To by dla mnie było bardziej takie, że się po prostu boi tej walki. Natomiast, no, myślę, że tak nie zrobi, no bo to już jest za blisko.
są emocje, wiesz, to tym bardziej go to pewnie zmotywowało do tego, żeby dowalić Michałowi, nie? No ale na pewno też ta ile rzeczy, która wyszła dzisiaj na niego, UEFA i wiesz, te kontrakty i tak dalej. Też to potrafi przebić, nie? Mhm. Ale na przykład wiedzieliście o tym, że przyjdzie ten zawodnik z Fenu, czy o jakich rzeczach wy wiedzieliście, nie, o których nie? Żeby nikt nie myślał, to ja to w ogóle dostałem tą umowę i ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Mhm. I po co on o tym mówi i po co wydrukował. Więc jakby no też tutaj Pawła, wiesz, jeżeli byśmy, no nawet byśmy się nie posunęli do czegoś takiego, wiesz, żeby prywatne jakieś dane, dokumenty wyciągać, bo to była głupota. No i co, no to jest wszystko na live, to jest niekontrolowane do końca te podejście do mikrofonu. I się zdziwiłem, że coś takiego. No ale mówię, jeżeli gość nie wystawił faktury, no to nie ma zapłat, nie no. Wiesz, no to dosyć logiczne. Słuchaj, powiedziałeś tak kiedyś w wywiadach, że ewentualnie ty mógłbyś wskoczyć za Buxdela do tej walki. No na pewno do niej nie wskoczysz, ale ogólnie pytanie, bo ja widziałam twoje treningi. Ostatnio zacząłeś z powrotem trenować. No, trenuję, tylko właśnie ja w ogóle robiłem takie motywacji, tylko miałem taki czas, że wróciło mi migotanie przedsionków. Mhm. To jest taki rodzaj rytmu dosyć ciężki. No i musiałem zrobić, będę robił motywację od nowa, musiałem zwalczyć tą arytmię. Mhm. Chciałem, że gdzieś tam poimprezowałem troszkę ostatnio, co też się przyczyniło do zwiększenia tego. No i jeżeli to nie przejdzie całkowicie, to będę robił ablację, ponownie serca. To jest taki zabieg na serce, po którym trzeba miesiąc odpoczywać. Ale faktycznie był skuteczny, bo dał mi spokój na 6 lat. No tak. Teraz się gdzieś zaczęło pojawiać, więc nawet dobrze, że do tej walki nie doszło, bo miałem gorszy okres. Też się stres zmaga na to. Wiesz, mi się zaczęło to po śmierci taty. To tak trwało długo, potem ablacja, potem spokój 6-letni. Teraz znowu się czasem pojawia. Jeżeli odczuję, że mi to zaczyna dokuczać, to zrobię ablację znowu. Pewnie znowu będzie spokój, może do końca życia, może na kolejne 5 lat. Ale to nie masz takiej gwarancji, że ta ablacja pomoże? Nie, ale masz gwarancję, że raczej powinna pomóc na kilka dobrych lat. Chociaż ta pierwsza była bardzo mocna, bardzo duży zabieg, bardzo rozległy. Teraz już pewnie będzie dużo mniejszy, bo już tych ognisk zarytmi jest mniej. Ale ogólnie nie polecam każdemu, jeszcze nie polecam. Zdrowie jest najważniejsze, szanujcie zdrowie. Ja też troszkę poimprezowałem ostatnimi czasy. Nie żeby jakoś mocno bardzo, ale no, na moje serce to mam mocne serce sportowca, silne, zdrowe, ale arytmia to jest coś, co jest niezależne od kondycji serca, tylko od tego, że jest po prostu za dużo takich, no takie to jakieś medyczne, za dużo takich żył pustych, które są pobudzane. Jasne. Ale ogólnie to nie przeszkadza w sportach walki, w sensie sport walki zajebiście nie wpływa. Przeszkadza. Jeżeli ale w sensie, czy nie wpływają, sport, no, no. Ale na przykład możesz mieć tak, że masz arytmię, bo ci, nie wiem, w tym momencie czujesz się słabo, ciężko ci się oddycha, jesteś zmęczona. Nawet jak się położysz spać, to nie zaśniesz, bo ci no serce tak, bo bije nieregularnie, kołata ci serce i nie zaśniesz, więc jakby pozostają tylko leki. No i to jest przejebane, bo właśnie miałem 40 godzin na arytmie, to jest niedobrze. 48 godzin to już jest taki czas, że trzeba może jechać do szpitala, myśleć nad leczeniem przeciwzakrzepowym. Może robić nawet jakieś echokardiografię tutaj przełyku, żeby patrzeć, czy ma zakrzepów. No to już są takie tematy niefajne i tu głównym zagrożeniem jest to właśnie zakrzep. Ale nie będę tego tutaj rozwodził. Natomiast jest wiele młodych osób, które też się z tym zmagają i dziesiątki, setki ludzi, setki, już nawet tysiące przez te lata do mnie pisało, że to jest częsta przypadłość. No może nie aż tak silna jak ja mam, bo ja mam taką, że jak już mnie dorwie, to nie mogę funkcjonować. Natomiast robię wszystko, żeby teraz już tego nie dopuszczać do tego. No i teraz jest fajnie. Mam nadzieję, że to się trzymać i już nie wróci to. No to ja ci życzę, żeby wszystko było spoko. Dzięki. Zdrowie jest bardzo ważne i to psychiczne i fizyczne. No ale też właśnie te melanże, nie? To trzeba też... No ale dobra, nie będę ci też dawała rad, wiesz. Ja jestem specjalistą. Ja potrafię po mocnym melanżu wziąć tabletki na... Przeciw migotaniu, bo już wiem, że będę je miał, nie? Więc jakby, okay. No nie może tak robić, to już jest takie ryzykowne, nie? I też nieodpowiedzialne z mojej strony. No ale człowiek chce troszkę jeszcze wybawić. Ja ci rozumiem. Słuchaj, to są te właśnie, wiesz, te pokusy, które nas kuszą, moje demony, z którymi muszę walczyć. Ci, że wszystko było w porządku. Ty też dużo przyszedłeś, więc to tak. Dobra, to nie jest. Nie, bo to już mi prywata za bardzo, ale jest jak jest. Słuchaj, mam do ciebie jeszcze dwa szybkie pytania, jeżeli mógłbyś mi odpowiedzieć. Bo chciałam porozmawiać z tobą o planach na ten rok. Wiem, że już chłopaki czekają. Ale powiedz mi tylko tak, bo mówiło się o dwóch osobach, które Fame mogłyby zawalczyć. Jest to irański Hulk, ty mówisz, że go sprowadzisz. Czy jest szansa na to? Nie. Nie. On wygląda jak gruba z mały. To jest taki Boxdel rok temu. Niższy o 5 cm i cięższy o 30 kg. Czyli nie będzie go. Nie, on się nie umie w ogóle bić. To jest mistyfikacja i fotomontaż. Ja pojechałem do niedawno z Rafałem, jak go zobaczyliśmy, to z krzesła spadliśmy.
Coś tam potem myśleliśmy, że a może jednak jest duży, na filmie może fajnie wygląda, może go wziąć i tak zrobi wrażenie, ale z drugiej strony potem przeanalizowaliśmy to, no i gość jest po prostu grubasem. Okej, okay. I ostatnia kwestia, insight, na ostatnim, w Fame 15 chyba ogłaszaliście ambasadorów z Japonii, którzy mieli się pojawiać tak. I walczyć. Będzie ich walka, czy nie? No zobaczymy, na tę chwilę się skupiamy na Polsce mocno, okay. Stwierdziliśmy, że fokus tutaj, na tym co jest tutaj, rozwijamy to, a potem może będziemy wychodzili dalej. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.